Siemano, cześć! Dzisiaj poprosiliście mnie o sesję Q&A, więc taką sesję Q&A właśnie Wam udostępniam. Poprosiłem Was ostatnio pod postem, żebyście zostawili komentarze z pytaniami, także będę sobie na spontanie leciał od samego dołu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odpowiadania. A pierwsze pytanie leci od Nextera. Kiedy stream z edytora poziomów? Ciekawie by się oglądało Twoje pierwsze próby zrobienia poziomu. Słuchaj, ja mam ten problem, że ja nie jestem typem kreatora, więc w ogóle nie mam motywacji i chęci, żeby to robić. Bo moje poczucie estetyki powoduje, że zazwyczaj się tym nie zajmuję. Także streama takiego raczej nie będzie. Obiecałem, że na 1000 widzów zrobię swój własny poziom, ale prawdopodobnie zrobię to off-screen, żeby się nie denerwować, bo nie lubię być niekompetentny przed ekranem. Przeważnie mnie to najbardziej triggeruje. Może kiedyś się tego wyzbędę, ale na ten moment nie ma takich planów. Dajcie mi wygrać. Ile prób to za dużo? Jeśli chodzi o geometrię Dasha, to w ogóle jest taki specyficzny problem mój, że ja bardzo nie umiem się poddawać w grach. Bardzo tego nie lubię, czuję się przez to gorszy, więc praktycznie nigdy tych prób nie jest za dużo, zawsze gram do końca. Jedyna sytuacja, kiedy wychodzę, w 99% sytuacji, kiedy wychodzę, to jest dlatego, że stream mi się kończy i po prostu nie mogę już dłużej z wami siedzieć, no niestety wtedy muszę skończyć i jest mi z tym w środku bardzo źle. Dashereku! W ogóle masz bardzo fajną ikonkę, bardzo mi się podoba ta ikonka, jestem fanem tej ikonki. Mam dla ciebie jedno pytanie. Chciałbyś, żebym zrobił specjalnie dla Ciebie platformowy poziom? Na pewno chcę ten poziom i nie mogę tego obiecać, ale prawdopodobnie pojawi się w odcinku na YouTubie. Dajcie mi wygrać. Dlaczego podczas koncertu zespołu Mako, podczas trwania piosenki pod tytułem Moje nogi śmierdzą... Czego z czym? Czekajcie, przesłucham sobie. Moje nogi śmierdzą, yeah. Moje nogi śmierdzą. Podczas trwania piosenki pod tytułem Moje nogi śmierdzą zacząłeś prędko zdejmować skarpety, a potem stanąłeś... Jezu, to jest drugie pytanie, które się zaczyna od A. Potem stanąłeś na rękach i zacząłeś agresywnie kręcić się. Czy twoje nogi śmierdzą? Moje nogi śmierdzą, yeah! Pawciu! Pawciu! Czekałem na twoje pytanie. Czy istniałaby taka możliwość w niedalekiej przyszłości, abyś streamował w dodatkowy dzień? Nie bardzo. W sensie ja nie widzę takiej możliwości. Już tłumaczę. Ja generalnie mieszkam w jednopokojowym mieszkaniu. No i generalnie poza tymi dwoma dniami, które już mam, w domu jest Paulinka, moja narzeczona, która no, prowadzi konsultacje w tym czasie online i bardzo często jest taki problem, że nie bardzo mógłbym sobie na to pozwolić, bo no, ona jednak z tego w pełni zarabia, ja robię to dla was hobbystycznie i dla siebie. Robię to dla was i dla siebie hobbystycznie, więc no, na ten moment nie ma takiej opcji. Co ci się podoba w moich klasycznych poziomach dla ciebie, a co nie? Więc podoba mi się to przede wszystkim, że ty bardzo dobrze dopasowujesz poziom trudności do mojego poziomu skilla, chociaż ten skill ostatnio mój rośnie. Więc bardzo te poziomy mi wchodzą przez wzgląd na ten poziom trudności. Plus twoje deko, które kojarzę z poziomów platformowych, jak się pojawia też w poziomach klasycznych, to jest bardzo fajne. Więc absolutnie to też jest duży plus tych poziomów. O wow, dobra, kolejne pytanie, oddajcie mi wygrać. Dobra, kilka poważniejszych pytań, dziękuję, bo pytanie o koncert Mako nawet nie wiem, czy umieściłem w odcinku. Jaką masz pracę? Moim zawodem jest mainframe system programmer obecnie. Pracuję w IT, no trochę długo by tłumaczyć dokładnie co ja robię, bo są to stare systemy. Ile już jesteś ze swoją kobietą? Z Paulinką jestem w tej chwili ponad 4 lata, piąty rok wybiję w przyszłym marcu. Słuchasz jakiejś muzyki w wolnym czasie i jakiej? No może zobaczmy co ja mam w historii. Porsche, Chevy, Moncler, Celine. Okej. I potoki, i drzewa kawędzą sobie tak. Aha. We drink your blood and the midnight sky is red. Dobra. Matasuki i saseru, dare mo kame o ubawarete ku. No. Także widzieliście moje... Ale tak bez żartów, to najbliżej mi na pewno do takich rytmów. Jakichś Linkin Parków, takich trochę mocniejszych rocków. Metal jest trochę za ciężki już dla mnie momentami, chociaż też go mam bardzo, bardzo dużo. Rockowe, metalowe rytmy absolutnie są moje, ale jak widzieliście, tych rzeczy jest dużo. To może być Sanach, to może być też Kwiat Jabłoni, to mogą być openingi z anime, w zależności od tego, jaki mam w danym momencie klimat, fan, z czego jest większy. Masz sekretny romans z Pawciem.
To nie jest sekretny. Wszyscy wiemy, że mamy. Wszyscy wiecie, że mam romans z Pawciem. Come on. Come on. Gentlan to jest ciecz, metal, kwas, sól, alkan, alken, alkin, tlenek, węglowodór czy tworzywo sztuczne. O to zależy gentlan czego. Gentler jako pierwiastek z grupy niemetali, tutaj, jest generalnie bardzo aktywny, wchodzi w bardzo dużo różnych reakcji, więc może być tak naprawdę wieloma składnikami. Znaczy nie będzie nigdy alkanem, alkenem ani alkinem, ale absolutnie może stworzyć sól gentlanową. Rafiksio! Dobra, może rozwiniemy to... Co? Ile pytań? Przepraszam, co? Za to pytanie i taki tekst nie dopowiadam na twoje pytanie. Martina X Full. Czemu tak ciężko jest umówić się z tobą na rower? Bo ja zarobiony jestem. To ja nie mogę. Ja nie mam kiedy. Ja nie mam czasu. Ja pracuję. Kiedy będzie kolejne Q&A? A co, już potrzebujesz kolejnego Q&A? Nie będzie jeszcze kolejnego Q&A. Nie wiem. Prawdopodobnie jak tych widzów już będzie bardzo dużo. W sensie... dojdziemy do jakiegoś takiego etapu, gdzie warto będzie to powtórzyć. Kiedy zostanę admin na twoim serwerze Discord? Trzeba się dogadać z resztą adminów, którzy w tym momencie są w liczbie na szczęście tylko dwóch, więc raczej trudno nie będzie. Ja mam tam paradoksalnie niewiele władzy, bo staram się wam ją oddawać, to jest bardziej serwer fanowski. Bawicie się tam, a ja tylko uczestniczę w życiu tego serwera, bardziej niż jestem jego jakimś wielkim zarządcą. Czy wiesz, że na każdym oficjalnym moim poziomie daję ławkę? Tak! Wspominałeś mi o tym pierdeliard razy na każdym streamie. Od czasu jak zagrałem w pierwsze bez kitu chyba, jeśli się nie mylę. Co podoba ci się najbardziej w GD? Jeśli chodzi o takie jakieś moje ulubione typy leveli, to ewidentnie te stylizowane na jakieś tam te średniowieczne lasy i mocno fabularyzowane. Takie levely jak DK czy Throat of the World to są moi ulubieńcy, ewidentnie. I najbardziej chce mi się w nich siedzieć i je kończyć. Także... sztos są. Masz jakieś zwierzę? Nie odpowiadam na to pytanie. Będziesz musiał się zastanawiać. Chcesz, bym zbudował poziom z boss fight? Jeśli tak, to klasika czy plat? Oczywiście, że plat. I jeszcze z jakąś formą walki, żeby to nie było tylko unikanie do śmierci bossa, tylko żeby była jakaś forma atakowania go, bo to jest mój problem z levelami klasycznymi, jeśli chodzi o walki z bossami, że jedynie trzeba przetrwać. To jest taki survive type. Kiedy ja lubię jednak musieć wyjść z jakiejś strefy komfortu, unikania i zaatakować. To jest coś, co preferuję. Planujesz w najbliższym czasie przejść Easy Demon Classic? Nie wiem, czy to będzie w najbliższym czasie. Obecnie jestem na etapie, gdzie insane'y klasyczne zajmują mi naprawdę sporo czasu. Na pewno będę dążył do tego, bo staram się w wolnym czasie gdzieś tam ten skill w GD klasycznym podnosi. Jak wyjdzie bez kitu 2, to będziesz chciał bez kitu 3, czy może zakończyć bez kitu na części drugiej? Nie wiem. Jakbyś mnie miał opisać jednym słowem, to jakie słowo by to było? Wrażliwiec. Będziesz planował kupić jakiegoś pluszaka w przyszłości, by był z tobą na streamie? Bardzo chętnie, natomiast większy problem jest z tym, że ja na razie nagrywam na green screenie, dlatego że po prostu za sobą mam prostą białą ścianę. Chciałbym, żeby to wyglądało trochę inaczej, ale na razie nie mam takich możliwości. Więc razem z podniesieniem poziomu pod kątem większej ilości streamów, jak będę miał, nie wiem, większe mieszkanie albo większe możliwości, też prawdopodobnie pojawi się ten background, który chciałbym zrobić, żeby nie nagrywać wiecznie na green screenie, bo ten green screen bardziej do takich nagrań jak to wolałbym, żeby się przydawał. Skąd pomysł na Nick Gentler? Na początku w ogóle był pomysł samego tego, żeby obracać to wokół jakiegoś wizerunku zwierzątka, ale miał być to krab, ten krab powstał, tylko najpierw zamiast tej ikonki, którą mam teraz, którą znacie, jak to oglądacie, pewnie znacie, miałem mieć takiego Pokemona krabi, ale potem stwierdziłem, że Kingler, który ma taki wielki jeden szczypiec, wygląda lepiej. I od Kinglera paradoksalnie szukałem jakiegoś podobnego słowa, żeby... Ale nie mogłem żadnego wymyślić, więc już tak sobie trochę darowałem, miałem się nazwać tak, jak się zawsze nazywam na wszystkich grach i tym podobnych. Natomiast w pewnym momencie miałem rozmowę, byłem wtedy urodziny w Radomiu, bo w ogóle jestem z Radomia. Byłem urodziny w Radomiu i miałem taką rozmowę na temat różnic pokoleniowych i tych pojęć, które się teraz regularnie stosuje. To jest, nie wiem, Gen Z, Gen Alpha, Gen X, etc., etc. No i wpadłem wtedy na ten pomysł, że gentler, od słowa gentle, czyli gdzieś tam miły, uprzejmy, dlatego to gen jest zawsze powiększone, tak jak Gen Alpha, Gen X. Ja jestem gentler, po prostu bądźmy dla siebie mili, ok? Jeżeli masz budować własny poziom, to jaką będzie miał nazwę? Nie wiem. Coś z bałaganem, bo to będzie pierwszy level, więc będzie taki
od czapy. Będzie dużo błędów, jakichś optymalizacyjnych problemów i innych takich rzeczy, więc będzie to coś od bałaganu. Czy lubisz Skibidi Toilet? Nie. Jaki jest twój ulubiony film? To jest zawsze dla mnie problematyczne pytanie, bo ja nie jestem za bardzo filmowy. W sensie, oglądam dużo filmów, ale one nie zostają ze mną na dłużej. Ja jestem bardziej fanem seriali, gdzie się dłużej buduje postacie, bo bardzo się mocno przywiązuję do tych postaci i wtedy czuję znacznie większe emocje. Ale ja myślę, że jeśli chodzi o takie filmy, które ze mną zawsze zostają na dłużej, to są takie, które mnie najmocniej wzruszają. Skazany na Shawshank, jak Zielona Mila, to są rzeczy, które zawsze będę polecał, bo po prostu jest tam coś więcej, no nie? Jaki typ poziomu podoba ci się najbardziej? Na przykład horror, różne mechaniki, troll, otwarty świat, przygoda. Wiecie co, mam z tym też problem. Moim ulubionym poziomem do tej pory jest Throat of the Worlds. Spędziłem nad tym ponad 5 godzin, żeby to przejść, ale to bardzo idealnie łączyło różne rzeczy, które lubię, czyli to deko takie bardzo trochę średniowieczne, walki z bossami, które uwielbiam, i wysoki poziom trudności, z którym lubię się mierzyć, jeśli level mi się podoba. Więc tak, to są trzy jakieś takie główne wyznaczniki dla mnie. Będzie jakieś wydarzenie specjalne na 100 osób z twojego serwera Discord. Wiecie co, no, ja z tym Discordem mam tak, że ja specjalnie go nie tykam tam bardzo, bo tak jak wspominałem przy okazji któregoś z poprzednich pytań, jest to bardziej wasz serwer niż mój. Ja tam jestem, nie zaznaczyłem się nawet jako twórca tego serwera, bo czuję się po prostu jego częścią, bo może kiedyś się nim zajmę bardziej, jak już będę miał ogarnięte to, co już robię, bo też mam problem z tym, że dalej pracuję nad formą i streamów, i YouTube'a, więc ten Discord trochę gdzieś tam zawsze schodzi na dalszy plan. Kiedy masz urodziny? 6 lipca. Dlaczego podczas bardzo trudnych poziomów i tak się nie poddajesz? To już jest też coś, o czym wspominałem wcześniej, ja mam problem z poddaniem się, bo po prostu ten level potem siedzi mi w głowie i nie jestem w stanie się skupić na niczym innym, bo myślę, muszę tam wrócić, muszę go dokończyć. No więc tak, nie poddaję się, bo mój mózg mi na to nie pozwala. Jaka jest twoja ulubiona gra z dzieciństwa? No powiem wam, że to jest temat rzeka dla mnie, bo ja jestem gamerem od 3 roku życia. Jak pierwszy raz dostałem pada do ręki, grałem wtedy na Pegasusie z moim wujkiem. Zacznijmy od tego, że moje dzieciństwo i granie w dzieciństwie dzielę na 2 etapy. To granie na Pegasusie z wujkiem i to, jak już miałem komputer. Jeśli chodzi o Pegasusa, no to grałem praktycznie we wszystko. Contry, Mario, Castlevania. Ale moją ulubioną grą z tamtych lat, takich najmłodszych moich lat grania, bo zanim dostałem komputer, to grałem 3 lata chyba, czy 4 nawet na Pegasusie. Z tamtego okresu ulubiona gra ewidentnie Ninja Gaiden, prawdopodobnie 1. Chociaż nie jest najlepsza z serii, to jest pewnie najbardziej nostalgiczna, przez taki pryzmat patrzę na te gry. Jeśli chodzi o całe moje dzieciństwo, czyli już taką topkę topki, to gra, do której najczęściej wracałem i do której mam największy sentyment, Kangurek K.O. Runda 2. To jest dla mnie absolutny klasyczek, a to były czasy, ja grałem w bardzo różne rzeczy, w stare Need for Speedy, był jeszcze Rayman 3, który oficjalnie jest uznawany za lepszą platformówkę, Medal of Honor, wszystkie te takie, ja grałem we wszystko, naprawdę we wszystko. Kangurek K.O. 2. Zawsze chętnie do niego wracam. To jest dla mnie gra, historia wręcz. Czy sądzisz, że poziom Beskitu 2 będzie straszniejszy niż pierwsze Beskitu? Tak. Idziemy dalej. Małopolski. Co było twoim motywem do zaczęcia streamowania? Ja w ogóle to miałem bardzo dużo chęci do zaczęcia streamowania już bardzo dawno. Ja po prostu, jako że to streamowanie też było dużą kwestią szczęścia i ja też nie wierzyłem specjalnie w swoje umiejętności, jak miałem tam, nie wiem, 15-16 lat, kiedy to było dość popularne, no to bardzo szedłem z myślą, że trzeba mieć jakiś taki stabilny zarobek w życiu i do tego stanu się najpierw doprowadziłem, nie myśląc o tym, że kiedykolwiek będę streamował, dopiero jak ostatnio, właściwie na początku tego roku, okazało się, że mam całkiem fajną sytuację w życiu. To miałem taki pomysł, może fajnie by było zacząć to robić, bo kiedyś bardzo chciałem, ale jeśli chodzi o taki typowy motyw, bo był taki moment przełomowy, gdzie stwierdziłem, tak, to jest teraz dobry moment. Najpierw w grudniu zobaczyłem, że będzie premiera Prince of Persia nowego. I to Prince of Persia, ja na pewno wam je wyświetliłem gdzieś za sobą, będzie Metroidvanią. Metroidvanią, które od bardzo dawna bardzo ubóstwiam jako gry i dużo czasu spędzam nad Metroidvaniami. Grałem w Hollow Knighta, grałem w After Image, Blasphemous, bardzo dużo, Axiom Verge, bardzo dużo ogrywałem tych Metroidvanii i pomyślałem, że to będzie fajna gra na start, ale bardzo długo nie mogłem się przekonać do tego, żeby faktycznie zacząć to robić.
Przygotowałem sobie wszystko, ale nie wiedziałem, czy do tego siądę. No, jeśli zobaczycie mój pierwszy stream, no to wyglądało tak, że miałem jakiś neon za sobą zielony, żeby mieć jakąś zieloną poświatę i robiłem to z kamerki, z laptopa. Więc no, te pierwsze streamy były naprawdę takie testowe, ale bałem się usiąść, dopóki nie zobaczyłem streama Roysona. Royson, którego oglądam od lat, no, praktycznie od 2000, nie wiem, 12-13 roku, jeśli się nie mylę, zrobił streama właśnie z tej gry. Jak oglądałem tego streama, to ja po prostu nie mogłem wytrzymać. Nie mogłem wytrzymać, nie mogłem usiedzieć. Jak on przechodził level tutorialowy i na pierwszym bossie w levelu tutorialowym powiedział, jak ktoś coś takiego, nie chcę skłamać, ale więc nie cytujcie mnie, ale tak pamiętam to jako takie, jak ktoś może chcieć w to grać. Kurde, powiem wam, ciężko jest. Ciężko i nieprzyjemne, generalnie. Ja pierdolę, kurwa! Ale nieprzyjemna ta walka jest po prostu, kurwa, w opór, nie? I no tak się wściekłem na niego, że mówię, dobra, ja muszę siąść i w to zagrać publicznie, bo ja nie mogę wytrzymać, ja nie wytrzymię. I potem ta gra i tak dostała bardzo przytłaczająco dobre oceny od ludzi. Generalnie została uznana za bardzo dobrą. Ale tamten stream właśnie Roysona był motywacją dla mnie, żeby zacząć swojego. Trochę się rozgadałem, ale to była bardzo długa historia i bardzo dla mnie emocjonalna, emocjonująca. Nigdy nie poczułem negatywnych emocji do Roysona, a w tamtym momencie miałem takie... No nie powinienem czuć tych negatywnych emocji, bo to była tylko jego opinia. A on po prostu w takiej gry specjalnie też nie grywa, no ale mnie to zabolało i to był taki moment przełomowy. Kiedy meetup z widzami? Nie planowałem. Na razie nawet jakbym taki meetup zorganizował, to mam wrażenie, że ludzie są z różnych części i jeszcze im na tyle nie zależy. Jak będę miał, nie wiem, tam może te z 1000 osób, zrobię ten swój specjal na 1000 osób na YouTubie, czy może jakoś bardziej się stream rozwinie, to coś się o tym pomyśli. Na ten moment nie mam takich planów. The Celtics. Czy planujesz zrobić kanał z vlogami? Nie. Od kiedy rozpocząłeś z YouTube'em? No musiałbym zobaczyć, kiedy był pierwszy film na moim kanale. Dawno w każdym razie, bo to był... Ja YouTube'a zacząłem robić tak samo, jak zacząłem robić streamy. Kilka dni po pierwszym streamie ukazała się zrzutka na YouTube'a z tego streama. Jaki next Extreme Demon? Moim następnym Extreme Demonem będzie Tower 22. Nie, a to dlatego, że już to zacząłem i chodzi mi to po głowie i muszę to zrobić. Bo jak tego nie zrobię, to nie będę w stanie się podjąć kolejnego trudnego wyzwania. Masz plan zrobić serię z widzami? Nie za bardzo. W sensie były plany, żeby zagrać w jakąś grę taką, żeby zrobić ekipę z widzami typu, nie wiem, no ja podrzuciłem Broforce'a, był pomysł na Terrarię. Ale ja się też trochę nie czuję w takim kontencie, bo ja czuję, że się zamykam, że ja nie nadaję się do końca do pracy z wieloma osobami naraz, jeśli chodzi o taki komentarz, o to, żeby moja osobowość się odznaczała, bo ja po prostu jestem cichy strasznie, jak ludzi jest za dużo. Mogę kiedyś coś zrobić w duecie. Duet jak najbardziej jest dla mnie. Kiedy kolab z Vilgaxem? Nie rozmawialiśmy o kolabie z Vilgaxem, ale jak już rozmawiałem w poprzednim pytaniu o graniu w duecie, o robieniu czegoś w duecie, to można by o czymś takim pomyśleć, jakąś, szczególnie najchętniej to bym ruszył właśnie jakąś starą grę, żeby zagrać wspólnie. Ja bardzo dawno nie grałem w stare gry wspólnie, w jakieś kontry, w jakieś Shadow Ninja, o, takie gierki. A to mogłoby być całkiem ciekawe. Jaki specjal na 400-500? Ja nie myślę o takich rzeczach na wyrost, bo te subskrypcje mi wolno przyrastają. Ja na razie nie jestem zbyt dobry w ogóle w ich zdobywaniu, bo też bawię się formą. Bardzo dużo zmieniam, jeśli chodzi o tego YouTube'a. Czasem są to bardziej montowane filmy, czasem bardziej robię funny moments, czasem przerzucam, po prostu tnąc delikatnie te streamy. Jak będziesz budował poziom na 1000 sub special, to już o tym rozmawialiśmy, to jaki będzie tryb? Classic czy platformer? Na pewno platformer. Podobają ci się moje poziomy, The Celtics. A to ja się nieźle bawiłem na twoich poziomach. Chociaż no, nie jest to moja topka, to od razu ci powiem. Nie będę owijał w bawełnę, czy jakoś tam niepotrzebnie się podlizywał. Są dużo lepsze i dobrze się w nich bawię, w porównaniu do niektórych nawet community, które dostaję. Więc tak, Pawciu. Pawciu. No i mamy pytanie Kampskiego. Czy masz jakiś ulubiony stream lub jakiś jego moment? Rozumiem, że chodzi o moje streamy.
Jeśli o mnie chodzi, no to bardzo dobrze się bawiłem grając Throat of the World, a momentem było to, kiedy na właśnie tym streamie, ja tak padłem w pewnym momencie, już walnąłem taką serią przekleństw, bo sam nie byłem w stanie wytrzymać i potrzebowałem się uspokoić, będąc już chyba ze 4 godziny w trakcie levela, więc naprawdę, naprawdę. To był dobry stream. To był dobry stream, ja się też świetnie bawiłem. Myślałeś nad wrzuceniem ogólnego kontentu na kanał? Just chatting, jak się długi, ciekawy temat trafi lub reakcje. Planuję takich rzeczy, bo na razie dobrze się czuję i staram się rozwijać w tym kontencie, który robię. Jak zmienię kontent, to też będę się musiał rozwijać trochę w innym kierunku, a ja wiem, że jestem niewystarczający jeszcze w tym, co robię, więc na razie bym został tak, zostawił to tak jak jest. Gdzie widzisz siebie, ten kanał i Twitch za rok? Jest taki problem, ja bym sobie chciał postawić cel, tylko że ja nie umiem sobie stawiać realistycznych celów, jeśli chodzi o social media, bo ja praktycznie nawet w nich nie byłem, ja ich nawet nie przeglądałem za bardzo wcześniej. Ja oglądałem kanały, które już były duże, przeważnie poza, nie wiem, Gimperem i Royem, których oglądałem od czasów, jak oni praktycznie zaczynali gdzieś tam. Więc szczerze nie mam zielonego pojęcia, jak realistycznie postawić sobie cel na za rok. Na razie moim celem jest do 1000 subskrybentów na YouTubie i to bym chciał zrobić na pewno. A na Twitchu chciałbym przede wszystkim, najważniejsze jest dla mnie poczucie progresu. Ja nie potrafię sobie stawiać milestone'ów, tak jak mówię, więc to poczucie progresu daje mi taką pewność, że idę w jakimś kierunku i że ten kierunek jest dobry, bo ja ten kierunek wybieram sobie na podstawie tego, co mnie bawi, więc ja dobrze się bawię przy robieniu kontentu, a jak przy okazji przychodzą subskrybenci na YouTubie i obserwujący na Twitchu, to jest dla mnie najistotniejsze, że jednak idę z tym, co robię, do przodu. Czy liczysz na rozwinięcie kanału? Jeśli tak, jakie masz plany, kiedy osiągniesz większe liczby? No i to jest dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, że ja nie potrafię sobie postawić takiego celu. Nie robię kontentu pod wyświetlenia, raczej wymyślam sobie formaty i patrzę najpierw, czy dobrze mi się je robi, a potem dopiero, czy to one się wyświetlają. Matematyka Nessa na przykład fajnie mi się sprzedała i będę jej robił na pewno więcej, bo siedzi mi się przy niej po prostu świetnie. No ale ja też pracuję nad samą formą, więc ciężko mi powiedzieć, kiedy liczę na to, że będą to większe liczby, ale tak, liczę na to, że kanał się rozwinie i liczę na to, że dojdę z tym gdzieś. Jak Pawcian 6 wpływa na fotosyntezę Gentlerianu 2 w nocy na piasku? Bardzo specyficzne warunki. Widać, że czytałeś literaturę, bo jak wiadomo, piasek bardzo specyficznie się zachowuje, plaża specyficznie się zachowuje nocą, ten piasek bardzo szybko się studzi. A dla Gentlerianu, w ogóle dla związków Gentlera, opartych na Gentlerze, ważne jest, żeby zacząć od wysokiej temperatury, ale potem trzeba je schładzać, żeby się nie rozpadły. Nie wiem, dlaczego tak jest, nie pamiętam tych chemicznych właściwości, dlatego robienie tego na piasku jest ważne, widać, że czytałeś. A jak Pawcian 6 wpływa na fotosyntezę Gentlerianu 2, no to jak to Pawciu powiedział, bardzo wpływa. Wilgax.pl, czy jest możliwość, żebyś ograł Sonic serię, czy bardziej unikasz? Ja nie jestem wielkim zwolennikiem Sonica, ja lubię te gry, one są spoko. Tylko problemem z ogrywaniem moim Soników jest to, że ja nie gram w gry za bardzo poza NES-em. A i pozdrów Gentlera 2. A ty to się lepiej naucz grać, a nie piszesz komentarze jakiemuś debilowi z internetu. Over 700 videos. Ulubiona gra komputerowa. Dobra, no dobra, to jest dobre pytanie, tylko ja mam zawsze standardowo ten problem, że ja bardzo dużo gram, bardzo dużo w różne rzeczy. Wspomniałem, że uwielbiam Metroidvanie, bla bla bla. Więc zrobię wam takie top 3, każde trochę z czego innego, dobra? To tak, uwielbiam Metroidvanie i praktycznie pierwszym moim pickiem od razu do topki jest Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Blind Forest, poprzednik, to była dla mnie gra taka, która wyciągnęła mnie trochę z gamingowej depresji. To znaczy, jak miałem taki okres, że w ogóle nie chciało mi się w nic za bardzo grać, bo już trochę się zatraciłem w takim dorosłym życiu, w obowiązkach, takich sprawach i po prostu granie było dla mnie taką stresującą stratą czasu. Zagrałem wtedy w Ori and the Blind Forest, wyszło to jako nowa gierka wtedy. Nie byłem nawet pewien, czy mi pójdzie na komputerze, bo był słaby wtedy, okrutnie. I bawiłem się po prostu świetnie, wsiąknąłem w ten świat, bardzo magiczna muzyka, oprawa graficzna, no. Jeśli da się wyciągnąć więcej z silnika Unity, to naprawdę byłbym pod wrażeniem. Jeśli chodzi o Metroidvanie, magiczna gra, naprawdę magiczna. Druga gra, trochę dawniej w nią grałem, ale jednocześnie bardzo, bardzo mi bliska. To the Moon.
Gra zrobiona w bardzo ograniczonej formie. Jest to głównie historia i zagadki środowiskowe. Gra wygląda trochę jak jakieś stare Final Fantasy. Na gameplayu ma dużo, dużo mniej, ale historia, która się tam dzieje, o matko. Ja płakałem przy tej grze po prostu w co trzeciej, czwartej scenie. Jak oni dorzucali każdy kolejny element z życia głównego bohatera, właściwie bohatera, wokół którego kręci się fabuła, no to po prostu łezka się wokół kręciła raz za razem. Nie dało się odsiąść od tej gry. Po prostu chciało się spędzić przy niej tyle czasu, ile trzeba, żeby ją skończyć, a jednocześnie nie chciało się jej kończyć, żeby ta magiczna przygoda się nie skończyła. No w życiu nie miałem takich przeżyć fabularnych, takich wzruszeniowych, takich emocjonalnych, mocno emocjonalnych przeżyć, jak przy To The Moon. Także obie te gry to jest mistrzostwo świata dla mnie. Absolutnie nie postawiłbym żadnego na drugim, trzecim miejscu. To są absolutnie dla mnie dwa numery dwa. Ori gameplayowo, klimatycznie. Muzyka potrafiła wzruszyć prawie tak jak fabuła To The Moon momentami. To The Moon, czysta fabuła, czysta przygoda, po prostu czyste łzy. I łącząc to, moją topką, moją ulubioną grą, którą do tej pory uważam za topkę, podobnie jak Ori wyciągnęła mnie z takiego letargu, jeśli chodzi o większe gry. Grałem wtedy w takie malutkie gry raczej, albo wracałem do starych. Nier Automata. Nie wiem, co sobie myślicie o tej grze, jeśli którekolwiek z Was z nią grało. Ale jest to gra dla mnie bardzo ważna. Uważam, że podnosiła bardzo dużo fajnych tropów. Fabuła była fajnie złożona, bo przede wszystkim od początku główny wątek był ciekawy, a do tego dochodziły wątki poboczne. W każdej mniej więcej lokacji jakiś wątek poboczny, który był mega ciekawy i łączył historię jakby drugiej strony, drugiej frakcji. No bo mamy historię głównej bohaterki, która się ciągnie wokół tego, że ona jest androidem. Mamy historię też robotów. I te roboty są mega ciekawymi postaciami, jak się wdrożyć w ogóle w ich ewolucję, powstanie, to jak różne miejsca wpłynęły na ich rozwój, to co się z nimi podziało w międzyczasie, co się właściwie stało z całym tym światem, te nawiązania wszelkie filozoficzne, takie podejście często nihilistyczne do świata. Do tego muzyka, która po prostu tak mi rozwaliła głowę, jak w to grałem po raz pierwszy. Gameplayowo były momentami problemy, ale all in all to zawsze będzie, nie wiem czy zawsze, to do tej pory, od premiery tej gry, jest moja ulubiona. Kiedy nie sądziłem, że cokolwiek podbije moje serce bardziej, to stanęło na totalnym piedestale. Absolutne mistrzostwo Yoko Taro. Szapoba. No, musiałem się rozgadać na ten temat, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Gaming jest dla mnie bardzo ważny. Ja uwielbiam tę branżę i mam nadzieję, że ona będzie szła w dobrym kierunku. Seba555. Piwo Enjoyer. Nie wiem, skąd ci przyszedł taki pomysł do głowy. Tak.